Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z gry Plague Tale Innocent. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić lajka na dobry początek, albo też zostawić odcinek w tle, nawet jeżeli wam się nie podoba. Bardzo to pomaga, szczególnie zostawianie właśnie odcinka w tle dużo bardziej pomaga, niż jeżeli samodawanie lajka. Właściwie samodawanie lajka nic nie daje. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. No i co? Jesteśmy miesiąc po wydarzeniach z poprzedniego odcinka, o ile się nie mylę. Mamy styczeń, mamy też śnieg i mamy przede wszystkim absolutnie przepiękny widok. Co prawda zamazany. Jest to tak zwany fakt. Widok jest zamazany. I tak mimo tego wszystkiego wygląda absolutnie przepięknie. Nie wiem, jak ta gra jest skonstruowana i kto tworzył tą grę, ale no, gratulacje. Pozbierajmy wszystko, co tutaj możemy pozbierać. I pogadajmy z młodym. Yes. It's a tough winter this year. Anyway, how was your nap? Feeling better? A little. Did you dream of him again? Yes. I'm going to prepare a special brew of St. John's wort for you. That's all right, Lucas. I don't need it. I miss him, that's all. I have to... Tak, za młodym, no, miesiąc minął. Odkąd ostatni raz się spotkaliśmy. Pewnie dzisiaj będziemy biec na odbicie młodego. Coś czuję, że ta historia się tak nie skończy. O! Co to za kolejny kwiat? Skalnica. Pierwszy raz słyszę o takim kwiecie. Proszę mi to dać przeczytać. Czy widzę pierwszy raz taki kwiat? Możliwe, że gdzieś kiedyś go, kurczę, patykiem zgarnąłem, jak byłem młody, aczkolwiek no nie kojarzę go jakoś bardzo, natomiast jest tyle roślin w Polsce samej, że nawet, szczerze mówiąc, jakbyś to studiował 5 lat, to i tak byś nie wiedział. Skalnicę określano czasami mianem rozłupywacza skał. Często można spotkać w szczelinach skalnych w zimnym górskim środowisku. Jest symbolem nieuchronności i rozpaczy. Nadany skalnicy przydomek wiąże się również z faktem, że stosowano ją do rozpuszczania kamieni nerkowych. Proszę bardzo. Taka ciekawostka. Jak ktoś będzie kiedyś chciał rozpuścić kamień nerkowy, proszę bardzo. Wystarczy pizgnąć sobie wywar ze skalnicy. Chociaż coś czuję, że to tak nie działa. Medalion. Medalion drży. To miejsce mocy. Kurczę, aż tęsknię za wieźmakiem. O, i sobie przejście eleganckie, bo otworzyliśmy i teraz będziemy mogli z dwóch stron tutaj wchodzić. Tęsknię za wiedźminem, ale przede wszystkim tęsknię. Nie tęsknię. Tęsknię za wiedźminem, ale przede wszystkim czekam na następną część. O. Tak, tak. Czekam na nową tutaj sagę wiedźmińską. Miejmy nadzieję, że będzie równie dobra ta sama podstawka. Możemy ulepszyć jakieś wyposażenie nasze. Może być to pojemnik. Wystrzeliwuje luminosę bez ryzyka jej uszkodzenia. Amunicja igniwer odwraca uwagę znajdujących w pobliżu wrogów. Po wzmocnieniu grubymi pasami skóry, pas amunicji może teraz unieść odpowiednio dużo narzędzi. Aby amisja mogła w dowolnym miejscu ulepszać swój sprzęt. Zdecydowanie tak. Oj, to chcemy to ulepszonko. I teraz mogę odejść od tego w ogóle warsztatu, o ile dobrze rozumiem, tak? Kliknę sobie ulepszenie i ulepszyć swoją rzecz. No i to jest rzecz, to jest kurczę fajne ulepszenie. Ulepszenie do ulepszania, pochczman. No to co teraz robimy? Myślę, że ten ignifer możemy w sumie zrobić. A, bo to nas w ogóle nie kosztuje żadnych szmat i tak dalej chyba, nie? Tak, tylko, ale narzędzie nas niestety kosztuje, a to już kosztuje szmaty i tak dalej, i skóry. Także tamto ulepszenie sobie odpuścimy. Pyk, pozbierajmy tutaj wszystko, co jest do pozbierania. No i szukajmy naszych kompanów, gdzie oni są, bo ja tutaj się włóczę. Nie taki mam plan, szczerze mówiąc. No, faktycznie, taka śnieżyca, że ciężko pracować, no. Oj, wymówki. Nie wiem, na dół? Chyba tak. What if you stop living like an animal? Oh, hello, Amicia. Witam. Hey, sorry, am I interrupting? No. Arthur was just saying he wants to leave. Again. Come on! I want us to stay alive, that's all. Like we've always done.
Listen. It'll be dark soon and we have to light the fires. Can you help me, Arthur? Go on. Try not to annoy the hell out of her. Why would I do that? Because you're a pain in the ass, that's why. Oh, Lucas needs help with his chest. Yeah, right. He just wants to see me, that's all. Oh. All right. Ready when you are, Amicia. Jestem gotowy, no chodź. Jestem gotowa. That one. Yes, I know. We've been doing the same routine for weeks, Amicia. I'm sorry, it just helps me sleep better knowing the pit is secure at night. Co będziemy rozpalać? Te ognie na dole? A po co mi on? A ja sobie nie mogę igniferem tego odpalić? Coś takiego porobić? Znaczy, no musiał wydarzyć. Pełno igniferów, ale szczerze mówiąc nie chce mi się tam biegać. Wolę to zrobić z tej pozycji. Pyk, lawica, pyk, lawica. No i mamy to, dzięki za pomoc. No i chyba do tego naszego ziomka musimy podejść, bo on nam generalnie walczy z mechanizmem. A, nie mogę tu zejść, ty. To co ja mam zrobić? Jaką mam misję? Nie wiem, czy jestem w stanie zobaczyć, jaką mam misję. Nie za bardzo właśnie, w tym jest problem największy. A gdzie jest nasz ziomo? No, ty idziesz, czy co jest grane, ty? Wariacie! Coś mi tu nie gra, ty. Co? Chyba nie o to chodziło. Chyba coś sknuciłem. Jakiś tędy murami mam tego zejść na dół? Nie no, kurwa, no zbagowałem się, nie? Co on zrobić, ej? A misja? Pomocy? Aha. You look pretty good for an old person. Thank you. Listen, I don't know your brother that well, but... He would like you. Really? You saved us. You were captured, you managed to escape. You're like a hero from a book or something. A hero? But he would have been sad to see you leave. Ah. Może to my go chcemy trzymać blisko siebie, hmm? Gdzie jest romantyczny wątek? No musi być, w każdej grze musi być romantyczny wątek. To i tutaj też. Nawet w Life is Strange był romantyczny wątek, co prawda na końcu, ale nie chcę za bardzo spoilerować. Ale był. No, kurde, słodkie to było w sumie. Tak sobie teraz przypomniałem tą końcówkę Life is Strange. Ale zawsze... A, nie będę mówił, bo ktoś mógł nie grać. Tak, no, generalnie pociągnięcie z buta zazwyczaj skutkuje... No nie, zazwyczaj to może nie, ale często skutkuje efektem takim, jaki chcemy. Ja tak naprawiłem szafę, że się nie domykała, więc wkurzyłem się, uderzyłem w nią i patrzę, a chłopia ona działa, nie? I się zaczęła zamykać, tak, że... Jest gituwa. But perhaps Melly isn't like you either. All right, I get it. You handle the brazier on the ramparts. I'll handle these ones. Co? Co trzeba zrobić? Dotrzyj na mury. Ty to... Ty powiedziałeś, że to zapalisz, czy ja mam to zapalić? A... Ostatnie palenisko mam chyba odpalić, czy coś? Nie, co mam zrobić? Halo? Zgubiłem się trochę. No kurde, coś z ostatnim paleniskiem, nie słucham ich, bo myślę o tym, co by tu na odcinku powiedzieć, szczerze mówiąc, zamiast robić to, co powinienem robić, czyli wykonywać misję. Nie wiem, kurde, jak tu sprawdzić, jakie aktualne misje mamy do wykonania, to by mi mega pomogło, niestety, kurwa, nie umiem, nie? Nie umiem, reset gry by pomógł. No tutaj się nie da, tapsem? No tapsem też nie ma napisane, caps lockiem, żadnym przyciskiem, żadnym przyciskiem nie jestem w stanie odpalić aktualnej misji, którą wykonujemy, żeby sobie ją podświetlić. To mnie wyjątkowo denerwuje. A, że to chyba ma odpalić. Jo, ale nie kamlotem. O, piękna sprawa. No i mamy to, gituwens. Czy nie? Kurwa, no nie gituwens. Co jest nie tak teraz? O, kamlot. Mogę wspiąć się po tej drabinie. Czy o to ci chodzi, że mam to przestawić w inne miejsce? Nie rozumiem, kurwa. Nie wiem, do nich tam się mam dostać? Tu
Tu chyba nie byliśmy, bo nie zebrałem tych wszystkich składników, więc całkiem możliwe, że chodzi o to, żeby tutaj to popchnąć dalej. Pytanie po co? Ale no dobra, pewnie to jakieś fajne ułożenie światła, co my dzięki temu mamy jakieś kilka dróg ucieczki czy coś takiego, nie wiem. Ciężko mi kurwa powiedzieć, szczerze mówiąc. Czy to jest? No. Odpowiednie zadanie, które miałem wykonać. Nie zdążyłem podnieść tej siarki, co tam było. Tornado. Szczurowe zostało zrobione. No tak, one potrafią takie rzeczy. A my nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Czyli tak zwana ucieczka jest zrobiona, jo? Dobra, tu bym... Ale nie tym akurat. Chciałem tym odpalić po prostu ogień. No, użyłem paleniska. Do czego mam użyć paleniska w sumie? Dąż do Artura, okej? Okay? Damy radę. Bo odpalajmy te w ogóle wszystkie rzeczy tutaj. Te paleniska. Wytwórzmy tyle igniferów, ile się da. W ogóle można to trzymać, gdzieś samo wytwarza. Skitowa. Dobra. O kurwa. Nie na moje warcie. A, ja muszę sobie tamto podsunąć, dobra. Dobra, dobra. Wkurzały mnie w sumie takie zagadki, ciągle przesuwanie tego samego w jednej lokalizacji. Ale rozumiem, że na czymś musieli zrobić 40 godzin gameplayu. Wiedźmin 3 to jest na przykład... Kurczę, cały czas będę podawał przykład Wiedźmina 3, bo to jest jedna z genialniejszych gier, w jakie miałem okazję zagrać. I Wiedźminie 3 na przykład... Mimo tego, że masz zlecenia, znaki zapytania i 120 godzin gameplayu, to i tak to jest wszystko na tyle fajnie zrobione, że praktycznie przy żadnej misji pobocznej, poszukiwaniach i tak dalej się nigdy nie nudzisz. To jest kurwa niesamowite. Myślę, że jeżeli CD Projekt Red dał radę, wcześniej studio mało znane dla większości świata, to myślę też, że twórcy Plague Tale Innocent też daliby radę. Dobra, nie panikuj. Dawaj. Dawaj, bo mi się... Ty kurwa, mi się Ignifer faktycznie skończy. Mam 6 jeszcze, ej. Gdzieś tu idzie tornado gdzieś. Widzę. No przesuwaj to, durniu jebany, co ty robisz? Nie no, co ten chłop robi, nie? O co chodzi mu? Jakie palenisko zapalił? To? Ja mam to zapalić? Czy to nie źle mówię coś? No to pomóż i to kurwa szybko. Ty, ej, gdzieś jest jeszcze tornado, ja nie widzę. O kurwa, koło mnie. Dobra, git. No i dawaj, zbieramy alkohol, kamloty. Przesuniesz jeszcze jakieś do mnie. No to naprawdę? Jeszcze gdzieś jedno tutaj. O kurwa, nie ma Ignifera. Wytwórz! O chuj! Szybko! Mamy to! Ja pierdolę, w ostatniej... zjebałem. Szybko! Dobra, umarłem. Szybko! Dobra, mamy to! Kurwa, jeszcze jeden! Wytwórz! Widzę tornado, śmigło. Pyk, dobra, mamy to. Oj, teraz to na styk tak zwane było. Tak, po małym kroczku. Krok po kroczku, jak to mówią. Tu jest to tornado? Chyba tak. Jo, mamy to. Szybko, Ignifer. Trzeba by tworzyć jak najwięcej, tylko jesteśmy w stanie. Dobra, co ja mam robić? Udać się do góry? Do ciebie? Czy jak? Nie wiem, jaka jest misja, ale wydaje mi się, że powinienem tutaj wejść. O kurwa, no nie, no jeszcze mu muszę ścieżkę teraz czyścić. Zaraz mnie szlak trafi, chodź. Dasz radę tutaj, nie? Czy nie dasz?
Ja mam to przesunąć na sam koniec. Tak mi się wydaje. But they know what they're doing. I've only seen it once before. At home, at the domain. Alicia, I think I need help. Jo, cię kręca znowu? Moja pomoc? Żaden problem. Z góry jakoś łatwiej się celuje. Ręka bardziej spokojna. Dobra, czy ja... Ty, a gdzie ty właściwie, kurwa, chcesz iść? Ty, a ty nie chcesz iść, kurwa, do tego? Do drabiny do mnie? Bo nie rozumiem, co my robimy tak naprawdę. Łącie. Nie no, zaraz mnie kurwa rozdupcy coś. Co ty kurczę chcesz zrobić, kagatku? Ty chcesz się dostać do nas? A i tutaj wyjść chyba chcemy przez drzwi. Jo czy nie jo? Nie wiem co my chcemy zrobić. Dobra, jeszcze raz się cofam. A mnie zaraz rozniesie coś. A bo ty... Śmigło robią. Co ty nic nie mówisz, kurwa, durniu? Czemu nikt nie krzyczy, że jakieś śmigła są robione na mojej warcie, ty? Tylko ja mam tu prawo robić śmigło. Niech rzuci kamieniem pierwszy, kto śmigła nie zrobił chociaż raz. Dobra, już, spokojnie. Why now? A, pewnie młody wszedł w kolejną fazkę. O kurwa, już nie mam siarki, ale masz przejebane, wariacie. Ty! Jest problem, nie mam siarki. Proszę, żeby to była ta drabina, bo i że ty chcesz tu wejść, nie? Bo jak nie, to jest chuj. No nie chcesz tu wejść. Nie, no pro... O, kolejna ta. Ostatnie mam nabój, wariacie. No i co teraz robimy? O, jest, dalej, chodź. Dobra, chuj z tymi szczurami tu, niech gaszą to. Dobra, mamy tu jakąś siarkę, alkohol, git. Tu jeszcze coś mamy. Dobra, biegniemy dalej. I co, przez te drzwi normalnie się do nich dostaniemy? Chyba tak, a wyglądały na dużo większe drzwi. Bo to były drzwi, w... wielkie drzwi w małych drzwiach. Nie, odwrotnie, małe drzwi w wielkich drzwiach. Arthur, did you get bitten? No. We have to get out of here. The castle was made to resist. Lucas, there were never so many before. This is not a simple infestation. What the hell is it then? This way! Ooh, czekaj. O, no właśnie, ty, czy ja kogoś nie widziałem czasem? Czemu on sobie tak... O kurwa, młody. Dlatego tyle ich tutaj. Ale szef. Mówiłem, że będzie walka z mody. Nie no, on ma 8 lat, no. Niestety młody został. No nieważne jednak. Został tego. W sensie nie chcę. No właśnie. No zaraz zobaczycie co pewnie został. Opętany i wyprali mu mózg. Hugo, it's me, Amicia, your sister. Ucieknij murami. Cofnij się, aby u... Cofnij... A, spacja, ta? Czy co? Hugo, no. Go on, child. She means nothing to you now. He's looking for you everywhere. What are you waiting for?
Cross the damn threshold, Carrier! Don't listen to him, Hugo! No zabij tam tego ziomka. O, no... Vitalis will soon be the sole carrier of the Machina. What? No! Hugo is the only carrier! Widzę, o, laska, laska po lewej, biegnie na mura. Uratuj! Pomóc! Kamienie! Tam Artur. No i wszystko. Arthur, go make sure he's dead. I have to speak to Hugo. Go ahead. I'll take care of him. Hugo? Młody jest kurwiony na nas trochę pewnie, im jeszcze mózg wybrali, pogadali głupoty. Plus pewnie przeszedł na następną fazę i stał się mniej człowiekiem niż bardziej. Oj. No dawaj, szczurami. Oj chuj. Nie, że kolejna osoba umiera przez ciebie, młody. Bezużyteczny, kurwa. Darmo zjadzie jebany. No pomóż mi go zabij. Ja mam go zabić, kurwa. Co ja mam go zabić przecież? O kurwa, i widział mnie. No naprawdę? Twój miecz jest jeszcze ciepły? To brzmi jak propozycja. I dobrze, propozycja do walki, ty kurwa jebana. Co z powodu szczury odwiedziony zgaś płomienia, aby... O kurwa, zgaś po... A co to za szczury? My też kontrolujemy mo... A dobra, będziemy jednocześnie misją grali młodym, to? Tak mi się wydaje, dobra. Gasimy płomienie. Tak, żeby on nas kurwa nie widział, ale spróbujmy go zgubić chociaż na chwilę. Nie wiem, czy wystarczy mi składników, że tutaj mógłbym wytworzyć odpowiednią ilość tego Existingius. Co w ogóle za nazwy są? Dobra, myślę, że 9 wystarczy. Chociaż troszeczkę mamy tutaj rzeczy do zgaszenia. I mamy to, są w końcu szczuracy, a pogaśmy wszystko kurwa, bo ja rozumiem z tego, że my możemy sobie w te szczury wbiec, nie? Czy nie? Jo! Ło, to będzie przechadzka po parku teraz, nie? Kontroluj młodym! No i wszystko. Wow! O kurde. Nie taka łatwa walka z bosikiem. Ale wkurwiony jest. No bo trzeba mu zgasić miecz, zgasić, kiedy konar nie chce zapłonąć, wchodzi misja, nie? Nie no, kiedy konar chce zapłonąć, gaś, pyk. O kurwa, ty. Co jest grane, ty? To nie tak miał, nie taki był plan, e. Bo on bardzo szybko biega, uspokój się, ty. Zgaś wszystkie tutaj światła, jakie można. Nie wiem, czy to coś da, szczerze mówiąc wątpię, ale zróbmy to. Są szczurasy. Tylko on nadal ma kurwa tego, nie? Nadal ma ten ogień. Coś ona mówiła, że coś muszę zrobić. Nie może... A, że o kurwa, on biegnie. Zaskoczenie chyba musimy mu dupsnąć, tak mi się wydaje. Jo, oj, widział nas.
Dobra. Z której strony przyjdzie? Z lewej, widziałem, mignął. Miga. Dobra. I pyk. I mamy to, piękna sprawa, chłop w szoku, nie? No nie, że mu ogień zgasł na mieczu. I pyk. I szczurami go. Mamy to. Kurwa. Trzecia walka bossowa. Kolejne wszystkie? Jeszcze nie wszystkie. Jeszcze zostały nam tutaj ostatnie szczurasy. Ostatni szczuras. Kurwa, puść mnie. Czekaj, trzeba się ukryć gdzieś. Zbieraj. Oj, umarłem. Pięknie. Chodź tu. Zapraszam do tańca. O kurwa. Chyba bardzo chcę do tego tańca. Zgubił nas. W soku, nie? Pyk, teraz szczurasami go, młody. Boxman. No i to jest walka, to mi się podobało. Zostałem ukontentowany tutaj przez grę. Moja satysfakcja została osiągnięta. One by one, they got my brother, your father, yours. There's nothing left. Nothing. She's right. Ooh. Apicia, this is crazy. Five of us against an army. I think there are a lot more of us now. Has he passed the threshold? Yes, I believe so. Hugo, what do you want to do? I want to save mommy. That changes a lot of things. Even if it kills us, what have we got to lose? Us? Nothing. But Vitalis. Now we can stop him. So let's go. To the death. To the death. Dzikie kuny. Nie wiem dlaczego akurat tak zawsze krzyczeliśmy, jak się umawialiśmy. Zaraz bijaliśmy pionę i krzyczeliśmy raz, dwa, trzy, dzikie kuny. Chuj wie o co chodzi. Chciałem powiedzieć wiek 16, rozdział 16, koronacja. Ciekawe o czym będzie. Może kogoś koronują. Ale kto wie. Zawsze może być jakiś plot twist. Ale idziemy, muzyka mi się podoba, tylko strasznie cicho. A przecież ty też tu byłeś. Hey, wait. Millie sad. She'll be all right. But can't we help her? O, tutaj coś jest. Chciałbym to podnieść, kamloty. And to keep her alive. We got the kid and the rats. We're invincible. Roderick, he's 5 years old. 5 lat, aż nie 8. Kurczę, jak się nie ma dzieci, to ciężko się określa wiek innej osoby, szczerze mówiąc. Ja tak patrzę na kogoś 10? Ona kurwa 15. Bo patrzę na kogoś, mówię tak, 20, on 35. They didn't mean to do it, Melly. They... We don't have a choice, we have to try the great door. But watch out. Ale młody, co chroni szczurasy, ty. Melly, wait! Is he angry with me? No. She's just angry, full stop. But give her a little time, Hugo. No pewnie wkurwiona jest, no brata zabiło jej. Ale tak czy siak i tak pewnie jej brat by zginął, jeżeli szłaby tą ścieżką, którą podróżowała, czyli ścieżką bycia złodziejem chyba, nie? Tak mi się wydaje, że tutaj ta Melinche, jak ona się tam nazywa, była złodziejem.
wraz z jej bratem. Jak ryzyka, przecież mamy szczury. Ty, ale oni mają w sumie zajebiste zbroje wielkie. Gdzie wracasz? No młody. Młody. Plan. Plan? Nie, on się kręca, ale oni wolni w tej zbroi swoją drogą. Może być tak, no. Teraz jest jeden, co z nim zrobimy? A. Prosta piła, rozumiem. Podduszenie oponenta. RKO, to zwane. Uuu, kościół, ale... Kurwa, jaki dziwny, ty pokryty mazią. I w ogóle pełno tu ciało. Nawet nie zwracasz uwagi, szczerze mówiąc. Widzisz ciało i tak mówię, kolejne ciało. Wcześniej na początku się ten... Wcześniej mnie to interesowało, ale teraz... Uuu, tu nie przejdziemy? Nie damy rady. Kiedy przytrzymujesz kontrol podczas sterowania na szczury, z podziemia znajduje się uwięzione stado. Czekaj, co? A, muszę mieć szczury i kontrol. A tutaj, tak? A, dlatego, że tutaj jest oczywiście światło. Dobrze mówię? Dobra. Chodźcie, panowie. Jest misja. Pituwa, dawaj. A ciebie nie atakują? Nie, też nie, na szczęście. Myślałem, że za każdym razem będę chłopowi musiał ratować dupę, bo on będzie, bo te szczury będą go zagryzać, ale na szczęście jest objęty immunitetem przez zioma. Ale problem jest taki, że w ogóle ten chyba szef, inkwizytor, on też chyba kontroluje te szczury, tak mi się wydaje. Kurwa, widział mnie. No i w sumie chuj, że mnie widział. W sumie racja. No i co z tego? A ja go tam nie trafię, co? Siema, wariacie. Kurwa, ten ma tego, tarczę, wycofka. Ale ma też pewnie ujemna, ale ma też lampion. Ale ma też ujemna IQ i lampion. Akurat lampion jest niebezpieczny. Ujemna IQ jest niebezpieczna, ale kurwa dla niego, atak. Pięknie, mamy to. Przez szczurami, wariacie, nie uciekniesz. Gorzej z tym łucznikiem, on mnie może trafić. Czy szczury mogą tu przyjść? Bo widzę, strzela ziomo do nas, nie? Dlaczego? Dlaczego tutaj szczury nie chcą wejść? Ale pytanie brzmi, dlaczego? No dobra, zrobimy to w klasyczny sposób zatem. O! Kuju! Zostaw, puszczaj! Ała, kurwa! No chodź tu, chodź! Taki cwany byłeś, kurwa! Zapraszam! I kamlotem w łeb, kamlotem w łeb. Tylko ściągnie hełm, cyk! No i piękna sprawa, i uniki, kurwa, długo trzeba robić. Szybkie, tak cwane, dobra. Czy my ich trafimy stąd, tego zioma? Uuu, jak najbardziej. Trzymaj się, wariacie, mamy to. Mogliśmy też tutaj te szczury z ziemi wywabić, ale niestety tego nie zrobiliśmy. I tak będziemy musieli to zrobić chyba teraz, nie? Tak mi się wydaje, że tamtego zioma nie zabijemy w inny sposób. Witam. Cyk. No i szczurasy. O kurwa! Ty, on ma automatyczny zapalnik. Kurwa, no atakować. Co on? O, on ucieka po prostu. W sumie mądre to było. A się byłem szybci. S? Dobra. Czy my idziemy na lewą stronę? Czy to jest nasz kierunek docelowy? Chyba tak.
Po jednym ściągamy? Dobra, ale oni mają hełm niestety. A nie, ten jeden ma hełm. Dobra, to ty ściągasz tego po prawo, a ja tego po lewo. Cyk. No i piękna sprawa. Nowy finisher, cioma. Za nogi go podciął. Roderick, we have to open this. I don't see a lever. I'll take care of it. On your mark. Alone? Do you want to do it? Roderick, you're up. Yeah. O kurde. To po co ta brama, jak on to potrafi podnieść? Przecież to nie ma sensu. To ta brama przed czym szczerze, kurwa? Przed kurami? Bo nie rozumiem trochę za bardzo znaczenia. O kurwa, widzimy. Ciężko tu będzie, ale chyba damy radę. Coraz widzę cięższe wyzwanie, jeżeli chodzi tutaj o grę. Nie jest kurwa dobrze, nie? Nie wiem, czy nam się uda przemyknąć na drugi koniec. Szczerze mówiąc, może zrobimy to po cichu. Nie ma co od razu atakować. Oni widzą mnie, widzą mnie. Kurwa, na czerwono mnie widzą. A ten wpa, on w ogóle nie widzi go, nie? On w szoku. Niezły kolo, nie? Dobra, nikogo nie ściągasz. Poczekajmy, niech oni sobie zrobią obchód w drugą stronę. My teraz pik, 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 jakby kurwa nic się tu nie działo, nie? Teraz podmianka, dobra, my lecimy dalej. A nie, chuj, lecimy dalej. My gasimy światło, czy... O kurwa, oni będą słyszeć procent. Ja pierchruper. Damy radę, młody! Atak, dobra, jeden pokonany. Drugi też, atak. Kurwa, no atakuj. No wiedziałem, że dostanę strzałę. Tak mam zaatakować młodym, ukrywając się jednocześnie przed gościem, który strzela z pierdolonego łuku. To jest niemożliwe. Jest to misja tak zwana ciężka. Ale ja... O kurwa, gdzie my jesteśmy? Od nowa, Jezusie. Dobra, kurwa. Puść mnie. Nic tu nie było, chłopy. A nie ze zwidy masz, nie? Nie ze kolo. Gaś. Kurwa, o, trafiłem. Trafiłem? Chuj, tam trafiłem. Unik. No i chuj. Szczury! Szczury, młody, szczury! Kurwa! No i chuj. Ty, szkoda, że młody sam nie potrafi szczurów rzucać. Tylko muszę nim kontrolować jednak. W sumie to by wkurza strasznie. Zostań. Nie no. Ktoś mnie widział. Oczywiście, że będzie mnie widział. Debil jebany. Kiwam w oko. Jeden szczurasem. Tutaj kurwa nie macie szans. Jeden. Drugi. Trzeci. Wszystko. Trzeba do tego zioła podejść i mu headshota sprzedać, nie? Poczekać, że on zaatakuje. Piękna sprawa. I podusić go kamieniem, mi się wydaje, nie? Pyk. Dobra. Jednak to było łatwiejsze niż sądziłem. U, dobra, widzę, widzę, no, siema. Tak jak my tu przejdziemy, co? No dobra. Ładnie wygląda w ogóle ten dom. Tak swoją drogą wyobrażacie sobie? Jakbyście na przykład tu mieszkanie, to by był ryneczek. Byście sobie tylko otwierali drzwi na rynek. Fajne, 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 podoba mi się. No to dawaj ty. Mniej podpalony już nie będzie, trzeba się spieszyć. Tak mi się wydaje. Roderick, take cover. We'll handle them, Hugo. Nie no, jak... To jakieś śledzie są, nie? Jeden śledź, idzie do drugi śledź. Drugi ma trochę gorzej. Bo ma, znaczy drugi jest gorszy, bo ma lampion niestety. A chyba zrobimy tak, jest gituwa. Teraz też będzie ciężej. Pyk, od chłopu ma pochąbnie. A ten co ma? Kurwa. Ma... Oj, nie wiem czy zdążę. Zdążę? Gaś, chuja, nie zdążę. Plan B, plan B. Wryj, 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 wryj. A, na niego nie działa to wryj. Kurwa. No dalej, wchodzimy do tego debilu? Nie no, co ty robisz? Ej, to jest jakiś przygłup, nie? To jest kurwa przygłup. A czemu on nie atakuje zioma tamtego? Co tu się kurwa dzieje? Czemu mnie tylko atakujesz?
Szczury, no atakuj. A, czekaj, trzeba mu zgasić. O kurwa, trzeba mu zgasić tego. Słuchaj, ciuciu babkę się bawimy, nie? Nie, tu mu miałem rzucić. Rzucaj, rzucaj, rzucaj w to gówno, tak jest, piękna sprawa. Schodzimy na dół, on sobie to oczywiście kurwa zapali teraz. Zanim ja zdążę te jebane szczury na niego posłać. Oczywiście kurwa, że zdąży. Jeszcze raz w takim razie. No nie wierzę, że on się baguje, uj. Zbagowany. Kurwa, trzecie kołka, lecimy jogging poranny. Czy wieczorny właściwie. Nie no, to sobie wytworzę od razu cztery, bo trzy razy jeszcze pewnie nie trafię w tej grze w to. To jebane coś, co on niesie tak nisko, że jest pobugowane i się nie da trafić. Niezy kolo. Szczury! No proszę was. No... Nie, nie wierzę, kurwa. Nie, nie. No kurwa, nie wytrzymie. Tak! No atakuj! No piękna sprawa w końcu. Niezły chuj, a ty miałeś coś tu robić, nie? A to co ty, chłopie, ty stałeś obok, nie? Cymbale. Siema, tutaj sobie przerwiemy dzisiejszy odcinek, ponieważ następny będzie już zakończeniem, a nie chciałem zakończenia ostatniego odcinka wrzucać, który ma 20 minut, także oczywiście połączymy sobie te dwa odcinki w jeden, ale musimy je jeszcze przeciąć później na pół, także tutaj kończymy dzisiejszy odcinek, widzimy się jutro godzina 14 oraz 16. Wpadajcie na Twitcha. Pozdro.